Proszę Państwa, mamy dość spektakularną sprawę. Dzisiaj, w trakcie mszy Krzyżma Świętego, zasłabł w Warszawie kardynał Nycz i obowiązki jego musiał w celebracji przejąć biskup wojskowy Guzdek. No, sprawa jest bardzo ciekawa, bo ci różni wizjonerzy twierdzili, że w kościele będzie Pan Bóg robił różne porządki, niespodzianki i nawet kary. I że niestety mogli wielu hierarchów i księży odchodzić. No więc niewykluczone, że ta spektakularna historia, że w czasie mszy świętej, Krzyżma Świętego, kiedy biskupowi ordynariuszowi, którym przecież jest kardynał Nycz, składają, powtarzają przysięgę wierności kapłani diecezji, zasłabł i został odwieziony do szpitala i celebrację przejął biskup Guzdek. Więc proszę Państwa, jest to swoiste ostrzeżenie dla Kościoła i dla nas wszystkich i potwierdza poniekąd to, co mówią przekazy tych różnych wizjonerów, którzy podobno mają kontakty boskie i od aniołów i wynika z tego, że no, czas jest krótki, a w Kościele za różne rzeczy, zaniedbania będą też poważne kary i kłopoty. Więc w związku z tym wezwanie do wszystkich i do kapłanów i do wiernych o wielką modlitwę, bo jak to się śmieją, myjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Niestety tutaj właśnie u nas jest tak, że nie wiadomo kiedy co komu wypadnie, bo nie znamy dnia ani godziny. Więc potrzebna wielka modlitwa, bo w tak spektakularny dzień kapłański, Wielki Czwartek, taka sytuacja jest wielkim ostrzeżeniem i znakiem. Więc niech Kościół, prawda, dokona bezwłocznie wielkiej akcji krucjaty pokutnej i modlitewnej, a przede wszystkim pełnej prawdziwej intronizacji Chrystusa jako Króla Polski i Wszechświata. Amen, amen, amen.